Siemano wszystkim, tutaj Zakolników, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na dramaturgach. Dzisiaj versus i co na ten temat dzisiaj powiemy, a mianowicie będzie pojedynek B versus DJ, albo DJ versus B. Dwóch takich, jakby można powiedzieć, osiłków, ludzi o dobrym sercu, ale na sam początek DJ, czyli typek, który jest wielkim takim człowiekiem o wielkim sercu, który zawsze każdemu chce pomagać. W pierwszym sezonie radził sobie wyśmienicie, praktycznie nie miał wrogów, dosłownie praktycznie nie miał wrogów, wiadomo, tam zatargi z Heather i tak dalej, wiadomo, i krzywe spojrzenie Duncana, że jest miękki i tak dalej, i przewrażliwienie na temat wszystkiego, co jest straszne. Miał swojego pięknego, jak można powiedzieć, króliczka, którego bardzo pielęgnował i był zawsze dla każdego przyjazny, nawet dla antagonistów. Taki był właśnie DJ w pierwszym sezonie, dotarł do 19 odcinka, radzi sobie wyśmienicie. I mogę powiedzieć tak, bardzo fajna i pozytywna postać. W drugim sezonie radzi sobie całkiem okej, powiedzmy, do pewnego momentu, bo był pełen sojusz z szefem Hatchetem, który niezbyt dobrze na niego wpływał i nie grało to współgrało to z jego tak jakby zasadami moralnymi i postanowił, wiadomo, zerwać coś z szefem Hatchetem, a ten sojusz miał go doprowadzić do finału drugiego sezonu, a aczkolwiek tutaj można powiedzieć, że DJ się tego sojuszu zrzekł już w 8 odcinku i niestety niedługo potem odpadł. Natomiast w trzecim sezonie sobie DJ radził, nawet okej, ale był manipulowany przez Heather i Alejandro i przez to odpadł z programu. Był jedyny potem członkiem drużyny zwycięzców, która szybko się rozpadła przez odpadanie praktycznie każdego uczestnika tego, można powiedzieć, tej drużyny. Prawie że w każdym odcinku, w którym się, można powiedzieć, wszystko rozgrywało, dosłownie tak, w którym się działa fabuła główna, bo wiadomo, jeszcze liczymy tutaj podsumowania. Więc szybko tutaj drużyna zwycięzców wpadła w totalnej porażce w trasie. I co ja mogę na ten temat powiedzieć? DJ sobie przesrał. Można powiedzieć, że sobie przesrał z tego powodu, że wybrał źle, bo sojusz za Alejandro i sojusz, wiadomo, z Heather sprowadził, powiedzmy, na niego pseudo klątwę tego z Egiptu, bo zniszczył pieska i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co mniej więcej tam chodziło? Zniszczył pieska w Egipcie w pierwszym odcinku, wiadomo, trzeciego sezonu i potem mu mówiono, że klątwa i niszczył, uszkadzał każde zwierzę, jakie spotkał na swojej drodze, robił im krzywdę, gdzie tak naprawdę robił to tylko z tego powodu, że było mu to wmawiane. Więc tak, jest źle, było źle z nim, ale niestety tak czy siak odpadł. Nie było, można powiedzieć, takiej osoby, która mogłaby mu pomóc, żeby ta klątwa, którą mu mówiono, ustała. No cóż, i szybko odleciał, jeśli chodzi o sezon trzeci. Z tego co pamiętam, to odcinek 12, nie 12, tylko 11. I teraz będzie o tym, o B. Gościu genialny, małomówny, ale wynalazca i też, tak jak DJ, kochał przyrodę. Ciekawe. I co jest też najbardziej zabawne w tym wszystkim, zajęliście Wyspy wystąpił tylko w trzech odcinkach plus finał. Więc tym bardziej z tą postacią jest zabawna historia, bo się niezbyt wykazał, ale za to pokazał też, niezbyt się wykazał, zarazem też pokazał, że ma bardzo ciekawy charakter i osobowość, mimo że nie mówi. Wiadomo, ta w wersji kanadyjskiej po wystrzeleniu z katapulty krzyczy i to jest tylko w wersji kanadyjskiej, z tego co mi wiadomo, bo w polskiej dosłownie Beverly, jaka mi się w ogóle nie odzywa, nie ma w ogóle dźwięku po wystrzeleniu z katapulty, w sensie jego audio nie ma z jakiegoś powodu, nie wiem co w polskiej wersji zepsuto, ale spoko, niech tak będzie, niech tak zostanie. Ale dobra, jeśli chodzi o samą postać B, jak dla mnie spoko typ, fajna postać, ciekawa, z pomysłem na siebie, aczkolwiek mogło być dużo gorzej. I co jeszcze mogę tutaj dodać, to że jakby oni razem rywalizowali. Szczerze, B ma przewagę pod względem intelektu i wiecie, kombinowania. Natomiast DJ, moim zdaniem, troszeczkę ma przewagę bardziej fizyczną, aczkolwiek uważam, że B i DJ mniej więcej są na równi, tylko że tutaj B ma przewagę bardziej pod względem, wiecie, z punktu taktycznego podejścia do tematu, nie? I tutaj
Bi, jakby było zadanie finałowe bardziej taktyczne, to by Bi wygrał. Jeśli chodzi o bardziej takie fizyczne zmagania, to myślę, że bardziej DJ. Aczkolwiek tutaj mogę powiedzieć, że obie te postacie tak samo lubię, to walka byłaby zażarta i tylko ociupinka, można powiedzieć, szczęścia lub nieszczęścia, można powiedzieć, spowodowałaby to, który z nich by tutaj tak na dobrą sprawę wygrał. Tutaj ciężko jest wyłonić mi zwycięzcę, bo w zależności co by się działo z zadaniem finałowym, można byłoby to ustalić, a że tego nie widzimy na oczach, to ciężko jest troszeczkę to ocenić, więc powiem wam tak. Wygląda to moim zdaniem w ten sposób, że ten, jakby taktyczne podejście by było bardziej do tematu zadania, to wygrałby Bi. Jakby było bardziej na fizyczność nastawione, wygrałby DJ. Więc tutaj w zależności do kolorów do wyboru. Ja obstawiam, że walka byłaby zażarta i tylko przypadki losowe spowodowałyby, że ten albo ten pan by po prostu, no, wygrał. Krótko mówiąc, to wygrał. Więc tutaj ciężko jest mi jednoznacznie pokazać, wskazać palucem, że ej, ty, ten wygrał, albo ten wygrał. Ciężko jest mi pokazać, można powiedzieć, palcem jednoznacznie, więc ja obstawiam, że wygrałby, w mojej opinii, kto chciałby, żeby wygrał? DJ. Bo akurat z DJ-em się bardziej zżyłem, bo Bi był za krótko w programie, bo tylko 3 odcinki plus finał, czyli powiedzmy 4. Z DJ-em jednak przez te parę ładnych lat, przez te kilka sezonów człowiek się zżył, więc o DJ-u można więcej powiedzieć, ale Bi też daje szansę na wygraną. A jakby to u was wyglądało, moi drodzy, napiszcie mi w komentarzach, jestem ciekawy. I do następnych materiałów, tam dalej dramaturgę, to znaczy cześć, na razie.